Cześć, witam Was bardzo serdecznie w perspektywie przetrwania kulinarnej podróży. Widzicie, strasznie ciemno. Nie mamy za bardzo światła. Jest jeszcze noc. Nie będziemy tutaj poruszać, więc wykorzystajmy może zapałki. Zapiszę trochę linę. Pociągu nie jestem w stanie chodzić. My tam mamy jakieś drewno. Tam to jest. Przeróbmy to na podpałkę. Mogę pochodnie zrobić. Tak, bo tam mamy sporo paliwa. To zróbmy sobie. To ważnie nie robię, ale jak już można, to sobie tam zapalmy od pochodni teraz. Ja jestem przyzwyczajona, że pokazuje mi się to okno wyporu, ale no niestety nie mamy tutaj innych zapałek. A rozpalę i zrobimy sobie troszkę pochodni. Chociaż mamy już broń, ale nie, tam też linę chciałam przywiązać. Dobra, dodajemy troszkę węgla i drewna, jakieś patyki. Okej. Weźmy. I zabierzmy tam troszkę więcej, no, jakieś lepsze. Robimy sobie tak trochę, nie wiem jak jest na dworze, czy tam jakiejś wichury nie ma, ale nie słychać. Sporo tej pochodni tam będzie. Gotujemy się trochę na drogę. Jak tu się zastanawiałam, to teraz wyruszymy na lotnisko, bo tam znajdziemy kolejny przepis, żebyśmy już nie musieli tutaj wracać po kilka razy tymi torami z powrotem. Jakoś tak w miarę sprawnie nam tutaj szło. Czy jak to jeszcze coś sobie zrobić, jakąś wodę? A mogłabym zrobić. Dodajemy tutaj jeszcze do pysku. Patyk, dobra. Poczytam książkę, ale nie będę mogła, bo jest w miarę inno. Jest dzień, mam nadzieję, że na patelni się długo. Serio, ale jak to możliwe? Dlaczego jedno tyle? Dlatego no, napakowałam trochę. A bo lin pełno i dobra, najgorzej, że nie mamy światła. Ale jak wyrzucę te liny, bo chyba dwie, tak? Jedną. Nie, dwie. Dobra. To no, jedzenie. Na razie nie mi wystarczy. Tutaj ubranie nie najlepsze. Apteczka. Coś tam może pomóc. Dobra. Widzę, że jakieś takie wietrzysko jest na dworze. Co tu chodzi? No zobaczymy. Czy mi się tutaj śnieżyca trafi akurat? A to nie by było za dobre. Nie jesteśmy przygotowani za bardzo na taką pogodę. Muszę ubrania są cieniutkie, chociaż mam już taki porządny sweterek. Bardzo fajny. Tyle się pozbędziesz liny. Okej, okay, ale dalej nas tutaj mrozi. Okej, okay, to niedobrze. Jeszcze wstąpię na chwilę. Nie ujdę dwa kroki, aż będzie nam zimno.
W stoliku nic nie ma, dobra. I need to find some place to escape this cold. Dobra, Will. A mógłbyś sobie tutaj na przykład naprawić. Nie mamy tkaniny. Możemy te spodnie tutaj albo jakąś zasłonę. A szybciej chyba zasłonę tutaj. Dobra. Raczej tutaj nigdy nie zawieram zasłon leśniczówki, ale to nic. A nie mamy nawet przyborów do szycia. Aha, to po nic, to zrobiłam w sumie. No dobra. Ja nie uczyłam się za bardzo też. Ale przynajmniej wiatr jest mniejszy. Okej, zaklinijmy jeszcze do tych samochodów, a być może jakiś termos trafi. Różnie może być, o. Jakieś picie. Ach, to jeszcze więcej. A, dobra. A, czyli mogę po tamtej stronie. Cold is making my head feel thick. Tak, ja mówię, na razie to jest nasz największy problem. No dobra. A do czego pasuje ten kluczyk? Kasetki Tona. Nie wiem, gdzie to jest. Tutaj gdzieś w niszczonych torach, ale... O, ciężko mi powiedzieć. Chyba koło stacji naprawd. To by pasował w sumie. Łomu nie mamy. Ten wilk się pojawił. A na łosia nie widzę. Dobra, zmywamy się stąd. So, cold. O dobra, tobie to jeszcze na chwilę. Jeśli jest tak zimno, to jeszcze poczytajmy z godziny. Grejmy się. O, będzie później. Ja wiem, całą książkę sobie tam coś zrobimy. Dobra, to poczytajmy ją do końca. Ogrzejemy się już na maksa. I ja już ją tutaj porzucę. I coś tam się nauczyliśmy gotować. To co nie dobrze. Będzie nam potrzebne. No nie. No to nic. Trudno. Nikt nie może być za dobrze. No tam pan niedźwiedź jest, pan niedźwiedź. Jak to mamy zbyt duże obciążenie, bo niemożliwe, żeby tak było. Ile ja jeszcze jestem przeciążona? Ale ja nic nie chcę tutaj odkładać, wszystko mam ubrane. Chciałabym zostawić. Bo dużo ma tych pochodni. Dobra, zostawmy paliwo. Tylko trochę. Jeszcze 2 kilo. Troszkę było. To też mogę zostawić. Jeszcze. Jeszcze kilo. Patyki. To jeszcze. Ja nie wiem, co. Tylko my tak mało mamy miejsca. Dobra, zostawmy to też. Stół też, bo nie będziemy nic robić. Dobra. Weźmy też na naleśniki, znajdziemy gdzieś indziej. Dobra. Tam gdzieś trochę bliżej. No sporo rzeczy musiałam już tutaj zostawić, ale nie mamy wyjścia. Nie, może brzoski nie mogą zjeść. W sumie chciałam jeszcze sprawdzić kolejne zejście tam w dół, obok rzeki. Ona tutaj zobaczy. Tam poszedł jakaś. Tam jeleń też. Zamkniemy tędy. W sumie lepiej trzymać tutaj. Kiedy trzeba było jednak użyć. No różnie to jest. No dobra, i użyjemy też
liny tutaj niedaleko. Jedziemy sobie tam w dół sprawdzić. A być może coś tam jest jeszcze. Co tam gdzie? Pan króliczek ma obstawę. Okej, tam jest wilk. Jest. Okej, jak zimno, jak nie wiem. No, będziemy marnąć przez najbliższe odcinki tutaj. Na pewno. Okej, skoro nie potrzeba liny, to... Właśnie tutaj w tym miejscu. Będzie nam lżej. Zamarznę. No nie, już mi zabiera zdrowie. O, nie ma lekko, nie ma lekko. No chyba nie ma. To możemy wejść? To nie ma tutaj wilków. Chociaż nie, chyba jest jednak. Ale mamy się czym bronić, to nie ma jakiegoś problemu z tym. Nie, nie chcemy. Chociaż... Czego jestem taka zmęczona? Z tą pogodę. O nie. Będziemy nocować tutaj? Bo jesteśmy strasznie zmęczeni. No to niedobrze. Dopiero co rozpoczęliśmy, a już trzeba iść spać. Ale... To tu liny, to czytamy i czas leci. I usłanie też. Okej, tam mogłabym coś zjeść w sumie. Jest jeleń, jest wilczek. Nawet drewno. To będziemy wychodzić, to rozpali się ogień. Okej, pałki wodne też możemy zbierać. Też nam dają witaminę C. A poza tym mamy jeszcze kolby korek do rozpalania. Mamy dobre rzeczy. Dobra, ale weźmy trochę drewna. Pełno piórek, to w sumie dobrze. Chociaż... O, kolejna latarka, to mi już nie potrzeba. I tak tylko się przydają. Proszę! A dziękuję bardzo. Żeby nas jakiś wilk tutaj nie dopadł. Proszę bardzo, nauszniczki. Pełno książek dostajemy. Ależ tu jedzenia. Nie wiem, na którego się zdecydować. Właśnie zapomniałam porzucić. Czy ja miałam coś? Czy mi się to myli? Chyba nie. Tutaj, okay, dobra. To kolejny wilk? Te kopelki. Ale wiem, że tutaj jest taka skrzynia. No wątpię, żeby ktoś to ukradł, ukrył jakieś termosy, no. A może... Tutaj jest sporo. Tylko belka. I zrobimy tego kawusia. Kawa tylko. Weźmy jeszcze te. Dobra, więc musiał tutaj jakoś się wyspać teraz. No ja nie wiem. Śnieżyca trafi. Będziemy tu jakoś musieli... Patrzcie. To jest jakieś dobre miejsce, osłonięte. To tutaj nie ma takiego. Nie ma jaskini. Będziemy spać na świeżym powietrzu dopiero. Dopiero co? Niestety bardzo się męczy tutaj na tych linach. Zimno też. Musimy rozpalić. Ja gdzieś tu taki zielonek był, sobie go zjemy, bo też się nam chce jeść. Pełno piór tutaj. Spokojnie, dobra. Ja rozpalę gdzieś tutaj, ale czy ja mam w ogóle jakiś nóż? Ja mam czym to zebrać? No właśnie. Ja nie mam jeszcze noża. Ja już chciałam tutaj wcinać. O. No to nie. To no to... raczej tak nie będzie, bo... Zapomniałam, że ja przecież noża nie mam. Tak, to się zaczyna od początku i nic się nie ma. Tak się potem...
Wydaje, że można, a jednak nie. No dobra, gdzieś tutaj może. Rozpalę ogień. A już pełno pochodni mam. Musimy się wysłać od pochodni. Tak. No, dziwne, że mi tak ustawiło od razu na pochodnie. Czy już nie mam zapałek? No to tam miałem jeszcze sporo, nie? Jeszcze chyba jakieś znalazłam? Nie, chyba nie. Nie było w leśniczówce. No zapalaj, zapalaj. No wiem. Okej. Okay. Dobrze. Możemy coś przygotować pewnie. Pod wodę. Ale chyba mam jakąś potrawkę, nie? I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Ja muszę sprawdzić, co my mamy, bo nie wiem, mamy otwieracz, to możemy otworzyć. O, możemy się też napić, pewnie. Jedz sobie czekoladkę. Tam kolejny też. Chipsy. Jemy to wszystko, najlepiej jeszcze tą puszkę. Może dla wiczków powinna zostawić. Dobra, to chyba jeszcze trzy chipsy zjedzmy. Okej, okay, wcinamy te witaminę C. Na razie jest... okej. Okay. Trzeba węgla włożyć. Mamy na tyle. Chciałabym jeszcze chyba te też pożymy. By się dało tutaj posłać coś więcej. To mogę to ustawić. Szybko jeszcze. To ja mogłam czytać chyba, nie? Aby przespać się godzinę. Nie wiem, czy to tam. No dobra, zaryzykuję, zobaczymy. Sprawdzę, czy można spać. Aha. Świetnie. A nie. Dobra, tylko wiatr. Już myślałam, że może... Uch, dobra. No, musimy troszkę się tu wyspać. Zaryzykuję tak dłużej. A może jednak to był... Błąd. Wielka słowo się nie da, czy... Na godzinę. Z tamtej strony. I mamy sporo tutaj, ale nie wyjdę w górę. Idę tutaj. Będziemy ryzykować. Może nie zamarznę. Może się przejaśni. Wiatru nie będzie. O, wiatr stale jest. Ogień już się nie pali. Ale nie jesteśmy przeciążeni. Ta lina jest tam bardzo długa. A widzisz, panie Jelonku, tyle tego truchła tutaj, a ja nie mam żadnych narzędzi. Chciałam zjeść, ale się nie da. W sumie mogłam sobie kawę zrobić. No, to by było lepsze. Ja mogłam jeszcze tutaj sobie użyć. Żeby to jakoś pomóc Willowi tutaj wyjść. O. A to idziemy. Dobra, mogę to zjeść, co ja, bo będzie mniej ciążyło. Zawsze to 15 mniej.
Na tych pochodni zostawić. Kubek mogę zostawić. Już nic nie chcę zostawiać więcej. No się wpakowałam, dobra, to też wyrzucę. Dobra. Minajmy się. Może jak w połowie nas złapie ten ciężar, to jakoś to tam radę wyjść. Będziemy musieli użyć występu. No, ryzykujemy. Lepiej nie. Dobra, zróbmy sobie tutaj kawę. Kolejna zapałka, no trudno. Dlaczego nie ma nią rozpałki? No nie. Zostawiłam wszystko. No co jakoś się gra od początku, no. Troszkę pochodnia mi zejdzie, no trudno. No bo nie wyjdziemy. Bez kawy nie da rady. To najszybciej będziemy mogli zrobić. No mogę jeszcze zapałki, dobra, ale... No fajnie, że się ustawia na pochodnie. Pierwsze wystraszyłam, że już nie mam zapałek. Jeszcze bym tutaj utknęła i to... Nie bym chciało tutaj wejść, nie wiem. Dobra, może coś będzie więcej. Okej. Okay. 5 minut, no. To lepiej było przerobić. Kawę. Dobra, damy to cedrowe tutaj. Nie chcę węgla odużywać. Poczekać na razie. Fajnie zrobimy, to może zróbmy więcej. Nie wody, tylko kawę. Dobra, tą na pewno wypijemy. Nie wiem, czy tą drugą też trzeba będzie. Chyba też. Nie chce mi się pić. Nie wydziwiaj. Musimy stąd jakoś wyjść. Okej, nie jestem przeciążona. Zapalaj. Ratujemy się. Jednak nie zginę tutaj. O, się wybrałam. Dobra, ale teraz już się uda na pewno. No dobrze, ale będziemy kierować się na zapomniane lotnisko, to tam jest pełno tuneli, to się wyśpimy. Okej. Tam tylko nie ma. Ja może lepiej było sprawdzić. Tam to jest kinia w ogóle śniczówki. A no już by się znalazł jakiś termos. Niech mi nie zdmuchnie tej pochodni. Mi jest potrzebna. Czy tam wilk jest? Weźmy sobie gałązkę. My się troszkę pozbyli drewna tam na dole. I w sumie nie znalazłam niczego tam poza truchłami i nie uświadomiłam sobie, że nie mam narzędzi, żeby zbierać mięso. Nie za dobrze jest grać tutaj serię od początku, wiedząc, że niedawno grało się tam, gdzie mieliśmy już praktycznie wszystko. Tylko się mi myli teraz. Nie wiem, że trzeba tam narzędzi. Jakoś noża. Nie mam nic do obrony. Poza kustoszem, znaczy nie kustoszem. Karabinem, nie mam kustosza. Może się nam trafi, ale to...
ostatnio w kanionie znaleźliśmy. Nie wiem, czy tam jest zawsze, czy nie. Panie Wilczku, proszę mnie zostawić. Nie trzeba odprowadzać. Znam drogę. Sama poradzę sobie. Będę stąd wyjść. Potrzebuję obstawy. A może mnie pinuje? Bym niczego nie zabrała. Nie idziemy na lotnisko. Tam jest kolejny przepis. W sumie, którego jeszcze nie znalazłam, bo także nie wiem, jaki tam będzie. Właśnie się zastanawiam, czy coś tam więcej pozwiedzać. O, mogą być tam ukryte termosy, a być może nawet... Panie Króliczku, proszę uciekać, bo nie w tą stronę. O tak, tam już lepiej. Ja tutaj się schowię do tego. Mam nadzieję, że pan Wilczek odpuści. Coś jednak może się znajdzie. Could end up being useful. No nie chcę. Tak, poszedł. Robię, a pojawi się kolejny, może ten sam. Okej, antybiotyki się mogą przydać. Możemy wcinać wilcze mięso. Że trzeba dużo więcej, bo każdego dnia trzeba przyjmować antybiotyk, jeśli dostaniemy zatrucia. No, dopiero tutaj szłam. No, ale nie będziemy mieć później po drodze za bardzo. Okej. A na lotnisku może też się nam trafią jakieś fajne rzeczy. Hope I can still eat this. Okej, okay. Zostawię sobie tutaj tą puszkę. Jak będę przechodzić z powrotem, to sobie zabiorę. Kolejny samochód w JR House. Coś ciekawego znajdziecie? Okej, radzę. No i moja piękna pochodnia. Się wykańcza. W sumie teraz będziemy mogli sobie pospać trochę. Przejść te tunele. Widzieć jeszcze przesiad. Okej, szybko zamienić. Jeszcze się udało odpalić. Przesiadkową strefę tam zbadać. Ruszyć na lotnisko. Później może spadamy, znajdziemy taką fajną ścieżkę, żeby szybciej przejść z powrotem z lotniska. Przecież możemy też przez strefę skażenia przejść. Tam też jest jaskinia. Bo nie wiem za bardzo, gdzie ją znaleźć. Okej, okay. Fajnie. Podoba mi się. Znowu te ciemności. No, nie usiedziły w leśniczówce, musi zwiedzać. Pojadę na leśników. Teraz już nie będzie tak dobrze, bo teraz już trzeba się odżywiać prawidłowo. Jeść różnorodne rzeczy zawierające witaminę C. Jeśli nie został chory. Chociaż chciałbym sprawdzić, co się dzieje, jak zachorujemy na to. Czy jest się w stanie uleczyć z tego, jak to nam się stanie? No pewnie tak. W sumie chyba tam musimy coś jeść właśnie bogatego w witaminę C. No i na początku nie ma problemu, bo znajdujemy sporo tych rzeczy, ale później będzie gorzej. Przejdziemy na dietę mięsną. Bo mięso nie ma witaminy C. Gdyby miało, to by było dużo. To właściwie byłoby prosto. Były tutaj najwięcej mięsa je. Jasne. My to użyjemy. Tą zostawimy. Nie jest nam potrzebna.
tylko jedną kamizelkę. Nie, w sumie nie, nie da się chyba na wierzchu zabrać kamizelki. Jeszcze porozwalane. Nie ma szans, żeby się dało przejechać tutaj drezyną. Jeszcze ujedną, jakbyśmy tak uprzątnęli, znaleźli młot. Też no nie, trzeba by było tutaj rozgrzać tutaj te tory, żeby się dało jakoś naprawić, tu gruz odsunąć, łopatę, trzeba by było zrobić. Miesiącami byśmy musieli tutaj pracować, żeby przywrócić z kolei. Ciekawe, czy nawet nie skomentują, mogli znaleźć jakiś termos. Fajnie by było, gdyby się trafił. Może tam będzie z panem króliczkiem. Ok, kolejne pochodnie, jak najbardziej. Co tam ciekawego? Poczek, a właściwie to chyba się nam przyda. A, lampa, czy ja mam lampę? Chyba nie. Wszystko pewnie. O, dobra, tu nic nie widzę za bardzo. Mam nadzieję, że te kable tam się nie włączają. Jest tu troszkę jakiś plecak. Okej. Okay. Tu jeszcze pełno szafek. A to sprawdzę tak. Przeważnie to puste jest. Mało kiedy jakieś gazety. Przeważnie albo... Właśnie. To właśnie gazety. No ciekawa sprawa, bo... No, no może się trafią jakieś narzędzia tutaj. Tam są drzwi, ale nie mamy jak je otworzyć. No przejdę tędy. Fajnie sobie zejdziemy przez jaskinię. Dotrwamy chyba do tej przesiadkowej. Czy tu jest ciepło? Właśnie. Ale nie, bo mamy światło, to może lepiej przejdźmy. Będę musiała poświęcić kolejną zapałkę. Nie mamy tam za wiele. To musimy tu jakoś się obejść bez biegania. Ogólnie traci tak dużo zdrowia, że mi się chce spać. Tam możemy chodzić. Ciekawe, czy by dostał bezsenności, aby tak nie spał za 3 dni. Pewnie byśmy jednak zginęli. Też nie, no można kawę pić. W sumie powinnam używać sporo kawy i takich energy drinków. Tam można sobie nabić odznakę. Później wykorzystać. No ale... To jest łania. Zastraszyłam trochę. Też nie wiem, wiem, że tutaj nie ma wieków. Jest spokojnie. Wiek się pojawia dopiero tam dalej. Ciekawe, mogłabym jeszcze obejść tę strefę skażenia tą jaskinią, co znalazłam właśnie w serii pogrzebanych echa z opowieści. No, ale... To jest znajome teren. Zachodzimy tam też tędy. Przyszliśmy, bo to jest droga na odległe tereny. Skrót, no. Jeszcze tu nie byliśmy z Willem. Kto by się spodziewał, że gdzie mamy tam zmierzać przepis. Okej, sprawdzimy plecak. Larry już jedno mam, to nie potrzebuję więcej. Tak? Jakiś węgiel na pewno. O... tylko flarę to nie. Ciężko, co nie, Will.
Ale musimy porobić teraz, żeby oszczędzać światło. Chociaż może gdzieś tam się po drodze znajdzie. Węgiel. Co za przejście takie tutaj. Coś więcej jest, jakiś szalik jeszcze. A ile drewna? Nie, szalik. I zapałki są. Chyba są lepsze, ale... No w końcu jakieś narzędzie. Siekierka. A to już dużo bezpieczniej. Węgiel zabiorę. Może zabierzmy też... Jak jest węgiel, to... Damy węgiel. No dobrze, fajnie. W sumie... Dobrze, tu zaglądłam. Tam coś jeszcze jest dalej. Dobra, Will to już teraz coś bardzo zwolnił. No bo ciągle mu coś pakuje do kieszeni. Ale chyba poradzimy sobie już później bez światła. Później nie ma już żadnych, ale już nie ma żadnych jaskiń. Jakoś będzie. Okej, to wąskie przejście. Ale nam tutaj się udało. No tam widzieliśmy to ognisko. Super. Znaleźć tutaj przejście. Muszę znaleźć ten... Tam będziemy na zapomnianym lotnisku, to muszę znaleźć skrót tam. Podobno jakiś jest. Chyba potrzeba liny i tam gdzieś zawiązać i szybciej przejdziemy z powrotem. No nie wiem. Muszę się obalać, ja tam nie znam za bardzo lotniska poza tymi głównymi budynkami tam, w którą stronę się uda, gdzie tam znajdziemy. Tam bardzo fajne domki też są. No i samo lotnisko też. Jeśli będziemy mieć szczęście, to się nieźle obłowimy. Dobra, już widzę wyjście. No to będziemy musieli wgasić i tutaj odpocząć. Chyba tutaj gdzieś to miały. Będzie dobrze. Mamy radę? Dobra. Dobra, to jeszcze zgaś. Jak tam? No mamy pewno. Pełno jedzenia, pełno wody. Pośpijmy jeszcze trochę. Uleczymy się. Widzę tam. Ten sen nas bardzo nie zranił. Znowu woda. Wyschnął Will. Ma sucho w gardle. Okej, drugi dzień już minął. Sporo. No dobra. Zabierzmy broń do ręki. Na tą stronę mamy szybsze przejście. Nie musimy mostem sobie. Widzieliśmy, przechodziliśmy pod nim. Możemy przejść. No ale my idziemy w tą stronę. Żeby sobie znaleźć tutaj jakieś takie kamienie. Nie widziałam. Inaczej to wygląda, widzę. To znowu możemy biegnąć, to szybko tam się przedrzemy. Okej, tu też zaglądniemy. Tam chyba jest jaskinia teraz obok tego wagonu. Stalowa przeprawa. Przepaść. No, tam to przeprawa. No dobra, czy tutaj jednak bym się mylił, czy jest tam jaskinia. Jest. Tutaj króliczki sobie mieszkają. No zobaczymy, może coś ciekawego się znajdzie. To nie, panie króliczku.
A widzicie? Pokazuje mi, że tam jest. A już tu widziałam z daleka. Coś ciekawego. Okej. Chyba nie. Nie ma drewno. Idziemy dalej. Aha, panie króliczku, jak tam? A jeszcze tutaj do tego pociągu. Trzeba zajrzeć. A no, coś ciekawego. Idziemy przy nim. Proszę bardzo, co ja tam widzę? Coś żółtego i świecącego. Kto by się spodziewał? Przeważę nasz jeden z wyjątkowych przedmiotów, latarka górnica. Jest dużo, no troszkę ciężejsza jest. Bo podobno, jak tu piszą, ma wydajniejszą baterię, to pewnie tak jest. Ja porzucę tutaj, żeby nie być za bardzo obciążonym tą starą. I'm not sure I can carry much more. Że zdrożę nam już nie straszna. To sam fanawiczka tutaj. No może się przedrzemy jakoś tak. Obok niego, czy gdzie on tam poszedł. Się przestraszył, ale... Czego niby? Pana króliczka? My tu przecież nie wyglądamy strasznie. No i będzie nam też ciężko na lotnisku, bo tam jest bardzo zimno. My tutaj za dobre ubrań nie mamy. No ale jakoś przeżyjemy, myślę. Musimy dać radę. Jakoś tak za ścianą ten wilk się skłoni. Nie wiem, czy on poszedł. Kamienie z góry, ale mamy tak nad głową. Okej, to teraz jeden tunel. Coś długi. Nie wiem, czy się ściemnie, ale w tych tunelach to bardzo prosto można... A nie, chyba jednak nie będzie na tyle ciemno. Okej, jednak jest ciemno. Ja tu szybko przejdę, ja zawsze idę wzdłuż torów. Jedynie tyle widać, tak możemy pooszczędzać trochę. Okej, to spotkamy się gdzieś tam przy wylocie. Strasznie ciemno, nic nie widać. Okej, jesteśmy już na przełęczy. Tutaj nie używałam świata, mam wzdłuż torów po prostu. Nie wiem, czy to dlatego, że jest dzień, ale tak dobrze tam widać, czy... no to też dałoby się tak przejść, czy będzie już tak ciemno, że już nic nie widać. Mieleczka nam coś zagrała. No pamiętam takie. Dobra. Dopiero to tędy szłam tutaj. Znowu podążamy. Co tam ciekawego tu leży? O, drewno. Tam chyba. Jakaś inna rzecz. No dobrze, już jesteśmy niedaleko. Tego zapełnionego lotniska. Musimy iść tam gdzieś. Ale zatrzymiemy się tutaj jeszcze. Na stacji kolejowej. Obadamy, co tam ciekawego. Później pójdziemy na lotnisko. No tam dość długa droga też jest. Z naszym strojem nie będzie łatwo. Ale może znajdziemy ciekawe rzeczy, zanim nam coś odmrozi. No to jak widzę, też bardzo szybko mi spada. Czy ja mogłabym zapolować na tego jelenia? To jest łanio nawet. Łanio. Okay. Ja pięknie. Nie spodziewałam się, że trafię. A to będzie nasza kolacja. A tak. A już mamy, dobra. Okej. Możemy zabierać pół godziny.
Zabierzmy. Zamarzniemy tutaj chyba. Ale nie jest tak najgorzej. Rób tam co trzeba. Dobra, trzy kawałki to. I need to drop something. Ale wystarczy, co nie? Piękny strzał. No musimy oszczędzać amunicję. Nie jest za dobrze na razie. Ale myślę, że na lotnisku znajdziemy. No to mięso, co teraz znalazłam, to nam się przyda. Tutaj nieźle tym pojemy. Będziemy mogli wyruszyć. Tu nie mamy się schować, tu nie ma wilków. Możemy chodzić i pachnieć mięsem. No to poszperamy też tutaj w tych obszarach. A no się znajdzie coś. No wiem, ale już znalazłeś. Ja już po to zabrałam dużo wcześniej. Nawet mi się udało dość sprawnie to załatwić. Łania się nawet nie zorientowała, co się stało. Sprawdzimy, co tu możemy znaleźć. Okej, paliwo. No fajnie w sumie, że groty są. Łuk też jakiś dorwiemy na pewno kiedyś. Może sami zrobimy. Tutaj na poziomie przesiadówcy to ja rzadko robię strzały. Przeważnie większość znajdę. A tak to jest grubsza, tam jest. Widzicie? No chciałam dużo, to na razie nie będę zabierać. Może będziemy wracać, to się bardziej przyda. Taka drewna, świetnie. Dzień dobry, ja znowu tutaj. Okej, jakieś ubranie. Wonder if the owner's around. Szalik. Myślę, że się nam przyda, to nie był. A to jest lepsze. To jednak nie jest dobra. Też by trzeba było naprawić. Ja mam do naprawienia. Nie mam. Jesteśmy biedni, ale paliwa w tym jest. Okej. Koki się przydadzą, tu mamy jeszcze jedną. Never would have thought to look here. No co ty, Will, popatrzcie. To jest też bardzo fajna koszula. Ona jest taka, ja lubiłam nosić. Jeśli zależy mi właśnie na udźwigu, żeby mieć jak najmniejszy udźwig, to one są najlepsze koszule, jakie tam najlżejsze. Ja lubiłam je nosić. Okej, kurtki tu też nie mamy, ale... Okej, załóż. Dużo lepiej wyglądamy. Chciałam coś zjeść. Może się napijmy, co? Nie chcę, żeby mi tutaj Will zgłodniał. Potrzebujemy tutaj to przynajedzonego. Nie wiem, no ja nawet lupy nie mam, dobra. Nie wiem, przychodzą mi do głowy takie pomysły. Ja rzeczy nie mam. Do tego potrzebne. Węgiel zabierzemy tutaj nie z tego, a z pochodni. Okej. Okay. A, mamy tylko jedną podpałkę. Tak jest go. I... Ale mamy patelnię, dobra. Celnie garnek. Garnek gdzie znajdziemy na pewno na lotnisku. Dobra. Teraz węgla się udało zebrać. Chcemy umieść patelnię. Marzmy sobie jeleninkę. Uch, ale jasno się zrobiło. Tu drugi kawałek. Obadajmy jeszcze tutaj ciekawego nasza bluzka. No, nie mogę postawić tam. No, o, ale tu zapałek. To jest tam starszy. A może jakiś lepszy toczek? To nie. Nasze toczki też nie są złe.
Nawet takie same. No dobra. 2%, ale zawsze. Toaleta. Ręcznicek. Wody mamy? Ach, nie potrzeba. Ma dźwigać. Dobra, jakieś podpałki. Co się zrobię może? Ja to nie wiem, co robi. Ja wiem. Tak, chwilę, 20 minut. Jeszcze coś możemy zrobić. Bo naprawię, tutaj naprawiać nie mogę. Narzędzi za bardzo nie mamy. Jedynie podpałki coś poczytać, ale to jest za długo już. Naprawić. Dobra, to zostawmy, bo za dużo tego jest. Te śniegowe, no dobra, jeszcze podtrzymiemy. Też mogę to ubrać. Nie. One są lepsze. No teraz nie, ale... Jak naprawimy, to będą. Książkę do rozpałki. Nie, tam mamy do czytania, to już tak nam ciążą. Dobra. Przyspieszę trochę. Jemy. No jeszcze jeden. Mówię, jak go wyrzuciłam. Okej. Znowu nocą pójdziemy. Tak nam widać się wypada. Ale drzwi pozamykane, to nie ma się co martwić. No to poczekajmy tylko jedne. Przy tom. Okej. Dobra, to jeszcze na rano coś będzie. Zrobię sobie. Chociaż mogę tą zubikatkę wyciągnąć. Mogę poczytać. Innych patyków jeszcze. Stałoby się. Chyba się nie zrobi, dobra. Tutaj możemy rozwalić najgorszą dobrą. Może pójdziemy nawet rano. Coś nie, pewnie nie. Nie się nie uda. Dobra, zabieramy wszystko. Okej. No chciałbym może jeszcze obadać, to może rano już tam obadamy jeszcze. Ten domek na. U góry tam mi pójdziemy na lotnisko. Ale, minę 12. Tak, to będzie wszystko w tym odcinku.